Uwaga, drodzy Państwo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poszli start! I życzę wszystkim uczestnikom tego dystansu bezpiecznej rywalizacji i szczęśliwej na tej ambitnej trasie 15 km. Trzymamy za Was kciuki, trzymamy, żeby to wszystko pięknie wyszło, żebyście wszyscy dotarli tutaj do nas. Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego, te firmy, te podmioty były razem z nami, jak również Zakład Usług Transportowych Łozowscy, PTH Transhand. Samolski Michał, gratulujemy oczywiście, kolejni zawodnicy na mecie. No a my jeszcze w dzisiejszym wyścigu na dystansie mini, czyli 15 km. Amadeusz Rudziński okazał się najlepszy, wyprzedził Aleksandra Gawryluka, a na trzecim miejscu Paweł Gilewski. I czekamy na kolejnych zawodników, a przypomnę, że o 13:00 tutaj z tego miejsca start dystans na dystansie mega, to będzie 45 km, to będzie prawdziwe wyzwanie dla uczestników, a my prawami tutaj... Jedzie teraz za drugi, za nim. Jest, no jest, czekaj, filmik. Ty, to Darek dał... Nie, 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 on chciał być drugi. Dobra, wszyscy są. Proszę Państwa, możemy opuścić jeszcze. Proszę, wy też wyłapujecie, kto jest z gminy Cybinka, a kto z jakich tam jesteś, czy nie? Pokazuję Wam, i brawa, brawa, bo kolejni uczestnicy pojawiają się na mecie. Oczywiście każdy otrzymuje upominek w postaci medalu, także banan, może coś do picia, to co sobie tutaj uczestnicy życzą. Natomiast no, ja również Państwa zapraszam na dekorację, bo ona za czas jakiś się odbędzie. Jeszcze zobaczymy, jak to organizacyjnie będziemy w stanie wszystko wykreować, czy ta dekoracja tych zwycięzców na dystansie mini odbędzie się przed startem dystansu mega, czyli na dystansie 45 km. Natomiast warto wszystkim tym uczestnikom, ale głównie zwycięzcom podziękować na tej głównej scenie, która przecież jest, jak Państwo wiedzą, niedaleko tutaj od startu. Tam odbędzie się uroczysta dekoracja czołowej trójki tych, którzy okazali się najlepsi. Nie wiem,
informacja bardzo ważna. Agnieszka Gabryś wjechała po raz jako pierwsza kobieta na metę, a przypomnę, że my będziemy wręczać nagrody w poszczególnych kategoriach. W tej kategorii mini na scenie przecież pojawią się ci, którzy wygrywali w kategorii 16-18, później 19-29, 30-39 lat, 40-49 i powyżej 50 lat, a więc w poszczególnych kategoriach. Brawo, 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 wielkie brawa, bo tutaj ambitnie ci, którzy być może mieli jakieś problemy na przykład sprzętowe, a więc wielkie brawa dla wszystkich uczestników, którzy dziś tutaj bawią się razem z nami. No wprawdzie powoli gdzieś z różnych stron nadchodzą takie ciemnogranatowe chmury, ale one jak na razie absolutnie nam tutaj nie przeszkadzają. Lekki wiaterek to chyba wpływa korzystnie na wszystkich, na Państwa także. Przypomnę, że pierwszy na mecie w kategorii mini na dystansie 15 km na mecie zameldował się Amadeusz Rudziński. On wyprzedził dosłownie 2 sekundy Aleksandra Gawryluka i Pawła Gilewskiego. Tak wyglądała pierwsza trójka tej rywalizacji. A przypomnę, że o 13, a więc za 40 minut w tym miejscu, w którym się Państwo znajdują, start na dystansie mega, to będzie 45 km, taki oto dystans, 3 pętle, bo pętla ma 15 km, a więc warto to wszystko obserwować i warto oczywiście dopingować tych, którzy będą rywalizować właśnie na tym dystansie. A Julia, Jaros, Ewa też już jest. Będziecie to drukować? Dobra, bo ja potem mam wszystko zostawić. Wszystko myślę, że dobra, ja... Zawsze robimy tak, że z kategoriami, czy kobiet? Dobra, czy już są wszystkie To informacja dla któregoś z uczestników. Ktoś zgubił licznik, jest tutaj przy namiocie, przy punkcie pomiaru czasu. Jeżeli ktoś z uczestników zgubił licznik, a na pewno do kogoś należy, to mówiący te słowa w tej chwili ma, a proszę się tutaj pojawić. Taki licznik został mi dostarczony przez jednego z uczestników. Jeżeli ktoś zgubił, to czym prędzej się tutaj proszę pojawić. Ale tu jest niepotrzebne, to 23 wciśnięty. Nie ma z tym znamy. Ale zgodnie z tym samym Maradona, po wyżej 19, wszystko to nie jest ja mam drugie przepisy. Powyżej 19 już nie ma rozgraniczenia w maratona. Wie pan co, z kolei tak, muszę tak wytępić organizatora, proszę pana, bo jest tego ruchu. Bo jeżeli nagrody finansowe muszą być gestaltem podane w sobie. Kurwa to będzie bardzo. Bo może uzależnia od ilości wystąpiących też. Ale wystąpiących tak. Tak, ja będę jeszcze na ten czas. Tu jest, w regulaminie są kategorie wiekowe i rzeczywiście. Rzeczowe to jest rzeczowe, ale finansowa to... Jeżeli ktoś sobie wznaczył szatanta, to nie jest konstruktowany w kategorii. Dobra, jest dyrektor wyścigu. Dobrze. Brawo! Dobra,
51, 52 uczestników dojechało do mety, a 73 było zgłoszonych w tej kategorii mini, czyli no ostatnia dwudziestka będzie powoli zmierzać do mety. 73 tutaj kolega mi podpowiada wystartowało, a 50 kilku już teraz możemy powiedzieć dociera do mety, w związku z tym no jeszcze niespełna 20, a przypomnę o 13 startujemy z tego właśnie miejsca. No my może nie, ale startują uczestnicy, będą też tacy, którzy no potraktowali ten dystans w 15 kilometrach jako takie przetarcie swoiste przed ważniejszą i trudniejszą na pewno próbą, bo przecież 45 kilometrów no na pewno trudniej będzie się rywalizować, ale to za niespełna 40 minut. Wszystkich uczestników, dla tych, którzy w pocie czoła pewnie teraz dojeżdżają do mety, to już jest prawie godzina, no 58 minut od oficjalnego startu w kategorii mini na dystansie 15 km, ale wielkie brawa również dla tych, którzy teraz właśnie dojeżdżają. Zwycięzców mamy 3, ale przypomnę, uczestników 73, a więc no nie każdy może być na podium, ale także ci, którzy dojeżdżają do mety, otrzymają pamiątkowy medal. No i przypomnę, że spotykamy się na głównej scenie przy okazji uroczystego zakończenia wyścigu. Tam w tym momencie trwają dekoracje dla dzieciaków, no ale na scenie również puchary, wyróżnienia, nagrody rzeczowe także dla zwycięzców, dla najlepszych na obu dystansach. Na dystansie mini to 15 km i na dystansie mega, czyli 45 km. Start o godzinie 13, a więc za pół godziny z małym haczykiem. Thank you.
Informacja także od organizatora, dyrektora wyścigu Sebastiana Łukaszewicza, że oficjalna dekoracja, uroczysta dekoracja zwycięzców, ale także tych, którzy zwyciężali w poszczególnych kategoriach wiekowych, bo przecież dla nich są przewidziane nagrody po 13, po starcie w kategorii na dystansie mega. A więc raz jeszcze, o 13 za 27 minut mniej więcej, start właśnie z tego naszego punktu centralnego. Tutaj o 13 się spotykamy, a jeżeli Państwo tutaj są, to się nie ruszamy stąd. Natomiast po 13, jak zawodnicy rozpoczną rywalizację, przenosimy się pod główną scenę. Tam uroczysta dekoracja zwycięzców w kategorii mini. Którzy teraz docierają do mety. Tak jak powtarzamy już kilka razy, nie tylko liczą się zwycięzcy, nie tylko liczą się ci, którzy najszybciej przemierzyli trasę 15 km, ale także ci, dla których no to jest prawdziwe indywidualne zwycięstwo, że dali radę, że przejechali i w dobrych humorach, to co najważniejsze, przy pięknej pogodzie, bo wydawało się, że te chmury mogą nam zrobić trochę kłopotu, ale okazuje się, że jednak słoneczko jest razem z nami, a więc wielkie, wielkie brawa, którzy docierają do mety właśnie teraz. Wielkie brawa, bo to są ostatni uczestnicy z tego co wiemy, bo skoro Kładowiec jedzie za nimi. Brawa, brawa, brawa dla uczestników. To już jest oficjalne zakończenie naszego pierwszego...